Czy to możliwe, że skoro prorok przepowiada przyszłość, poeta może pomóc nam wskazać miłość? A może poeta jest po prostu prorokiem, który kocha? Chodź tu. Co jest? O której jest dziś próba? Po południu. W twoim mieszkaniu? Tak. Chciałem cię prosić o pomoc. W czym? Będziesz korzystał z mieszkania przed próbą? Nie, rano spotykam się z panią Julią. To dobrze. Czego chcesz? Trochę się wstydzę. Mógłbym przed próbą spotkać się tam z Mio? Super. Cicho. Dobra. Dasz mi klucze? Jasne. Masz je przy sobie? Są w mojej szafce. Ale nikomu nie mów. Dobra, idę po te klucze. Dzięki. To zrobisz dla mnie kilka fotek? Obrażasz mnie. Żartowałem. W szufladzie przy łóżku. Powodzenia. Uwielbiam cię. Co robisz? Dzięki. Pańska żona przeszła poważny kryzys regresywny. Przecież wszystko tak dobrze szło. Co się stało? To może być kryzys afektywny. Całą noc płakała. Dlatego pana wezwałem. Mam nadzieję, że obecność Teo jej pomoże. Ja też. Proszę usiąść. Dziękuję. Jednak to bardzo dziwne. To się czasem zdarza. Co się stało? Mamie pogorszyło się na mój widok. Nie chciała ze mną rozmawiać. To nie mój brat powinien zginąć, tylko ja. Nie mów tak. Ale ona nie pytała o niego, tylko o swoją dziewczynkę. Kto to może być? Cześć. Dobrze spałaś? Strasznie. Śnił mi się wielki potwór, który utrudniał mi życie i ciągle za mną łaził. Serio? A wiesz, jak miał na imię? Jak? Lupita. Czekaj. Od tajemniczego przyjaciela. Chyba to pomyłka. Ale się cieszę. Tajemniczy przyjaciel. Kto to może być? Dante? Raczej nie. Witaj, Marcio. Nie bój się, to ja. Czemu tak długo cię nie było? Nie mogłam. Ale ja tęskniłam. Ja też. Obiecuję, że postaram się częściej cię odwiedzać. Bardzo cię proszę. Dobrze. Jestem na ciebie trochę zła. Za co? Czemu nie chciałaś się spotkać z Teo? Nie chcę go widzieć. On ciebie potrzebuje. Ty go też. Mira.
Proszę cię tylko o jedno. Porozmawiaj z nim. Choćby przez chwilkę. Słyszałam cię. Mówię poważnie. Twój ojciec wyglądał groźnie. Przejdzie mu. Masz do niego zadzwonić. Później. Zaraz mamy lekcję. Jeszcze 5 minut do dzwonka. Zadzwoń. Co ci zależy? Dobra. Rozmawiałaś z Miguelem? Nie, ale spotkamy się wcześniej u Diego. Będziemy sami i wszystko obgadamy. Wierzysz, że on cię zrozumie? Czemu nie? Kto to wie? Trzeba myśleć pozytywnie, bo między mną i Miguelem nigdy nie było tak dobrze. Na pewno wszystko się ułoży. Twoja matka jest chora i nie wie, co robi. Nie byłaby taka, gdybym to ja umarł. Nie pleć bzdur. To prawda. Dobrze, że wciąż tu jesteście. Kolejny kryzys? Wręcz przeciwnie. Chcę rozmawiać z Teo. Na pewno? Pospiesz się, bo się niecierpliwi. Idź, synu. Ponoć chciałaś mnie widzieć. Potrzebuję odpoczynku. Ja też. Dużo mnie kosztowały te testy. Co zrobimy? Z feriami? Nie, jak odciągniemy lalkę od Tomusia? To się nie uda. Racja. Chyba, że załatwimy mu jakąś seksowną dziewczynkę. Taką mini? Sam nie wiem. To trudno. Nie da rady. Jesteśmy zgubieni, tak. Z ferii nici. Tomas? Co z tobą? Odklej to. Co? Idę na lekcję, a co? Odbiło ci? Wy się nie wybieracie? Co zamierzasz zrobić z sol? Opluję ją, a potem powiem, że jest najbardziej... Ciszej. Przyhamuj. Nie można traktować lalki w ten sposób. Czemu nie? Trzeba działać bardziej dyplomatycznie. Prawda, Diego? Bo wyjdziesz na... mściwego gościa. Właśnie. Super mściwego frajera. To co mam robić? Powiedz, że chodzisz z karlicą od świętego Mikołaja. Coś, co ją naprawdę rozwścieczy. Nie miej litości. Kochanie, jak się masz? Dobrze. Dawno cię nie widziałam. Nie mamy szans. Chodźmy stąd.